jest 300 razy tańsza niż napoje w szkolnych sklepikach i nie szkodzi zdrowiu. Tak do picia zwykłej kranówki zachęca uczniów łódzkich szkół, zakład wodociągów i kanalizacji. Dystrybutory z kranówką wyposażone w lampę UV już trafiły do pierwszych szkół i przedszkoli. Marcin Wąsiewicz. To nie jest zwykłe lanie wody. Tak w łódzkim przedszkolu uczą dzieci, że zwykła woda też jest zdrowa. Jestem z tego rocznika, który uważa, że zawsze smakowała woda z kranu. Choć picie kranówki wtedy kończyło się zwykle chorobą. Czasy się zmieniły, to co leci z kranu też. Oczyszcza wodę. Podgrzewa, dodaje gaz. Teraz w szkołach zachęcają do picia wody zamiast mleka. Mamy wodę dostępną bezpośrednio w kranie. Ta woda jest dobrej jakości, jest przede wszystkim świeża, tak? Więc jest od razu dostępna i jest 300 razy tańsza. Policzmy, za butelkę wody w sklepie zapłacimy nawet 3 zł. Za kranówkę mniej niż pół grosza, a w smaku podobno różnica niewielka. O czym przekonują się bywalcy łódzkich restauracji. Do menu dopisano łódzką kranową dla prawdziwych smakoszy. Możemy po prostu użyć wody, którą mamy w domu, rozcieńczyć ją sokiem zabrać ją po prostu w bidonie, po to, żeby nie wyrzucić kolejnej butelki plastikowej do śmietnika. To już kolejny pomysł na promocję kranówki, żeby pijąc wodę, niekoniecznie z butelki, nie produkować niepotrzebnych ton plastikowych śmieci. Co robić? Sok. Wodę czasami jak nie ma co pić. Bo najtrudniej przekonać dzieci do picia czystej wody, kiedy ta zwyczajnie nie smakuje. Nie lubią, jeśli znają przedtem inne smaki. Jak ich nie znać, kiedy wokół tyle dobrego? Walka ze śmieciowym jedzeniem w szkolnych sklepikach nie jest łatwa. Obroty spadły nam o 2/3. Kiedy zaczęto częstować zdrową żywnością. Wynika z przyzwyczajeń, wynika z tego, co jemy w domu, wynika z tego, że rodzice nie mają czasu na to, żeby myśleć o zdrowej żywności. I pijemy. Z kranówką powinno pójść łatwiej.